Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony You Can, a to odcinek z Euro Truck Simulatora, w którym powiem wam, co zrobić, żeby nie jeździć w nocy. Bo tak pisaliście wiele różnych komentarzy, że nie zawsze kręci was to jeżdżenie w nocy, szczególnie jeżeli kupujecie jakieś nowe DLC, na przykład West Balkans, i macie fajne, naprawdę fajne widoki, no to wiadomo, że o wiele przyjemniej jeździ się w dzień. Ale nie musisz jeździć w nocy, nie zawsze musisz jeździć w nocy. Czasem niestety jest to konieczne i tego nie obejdziesz, ale jest pewien sposób, którym możesz to obejść. I dla ciekawostki powiem, że nie potrzebujesz do tego żadnych modów, bo być może są jakieś mody, ale ja uważam, że im więcej jakichś dziwnych modów, tym gorzej. Ja jestem zwolennikiem raczej stosowania takich podstawowych modów, które no, na przykład dają realistyczny ruch samochodowy, czy na przykład realistyczny deszcz, czyli takie totalnie realistyczne. Chociaż jeden z widzów ostatnio napisał też w komentarzu, że zainstalował sobie moda z realistycznymi kosztami zlecenia, czyli za zlecenie wtedy już nie dostajesz 100 tysięcy, a raptem 10 czy 15. No też pomyślę o tym, jest to jakaś tam forma wyzwania, ale nie o tym w tym odcinku, więc w skrócie. Jak widzisz, mam tutaj zlecenie i to jest to, na co masz zwrócić uwagę. Przenieśmy się, specjalnie podjechałem na parking, jestem w trakcie zlecenia i tylko jedna rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę. Jedziesz sobie, jedziesz, zbliża się załóżmy godzina 20, tak jak załóżmy jest to teraz u mnie. Masz zatrudnionych pracowników, co też jest fajnym protipem, no bo ty śpisz. W myśl zasady bogać się, kiedy śpisz, kiedy taka książka była, swoją drogą polecam, bardzo fajna książka, ale tutaj właśnie to też tak funkcjonuje. Zaraz gościu będzie na mnie titać, bo mu zablokowałem przejazd, ale trudno, niech czeka, widz ważniejszy. Także drogi widzu, będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem, bo gość w Mercedesie musi poczekać dla widza, żebym wam to szybko powiedział. Więc sytuacja jest taka, masz godzinę załóżmy 20, no bo to jeszcze taki widzisz, jest widok w miarę przejrzysty, tak? W miarę coś tam widać. Gościu, nie trąb mi tu, kurde. Także jeżeli zbliża się godzina 20, to patrzysz sobie na mapie albo tutaj na tym hubie, gdzieś możesz go sobie oddalić, możesz w ogóle wejść w mapę i patrzysz, gdzie jest najbliższe łóżko, czyli no, miejsce parkingowe do przespania się. Oczywiście ja wam tą metodę pokazuję, nie stosując tego i pewnie wielu z was, no i pewnie i też słusznie skrytykuje, no bo to nie jest realistyczna jazda w tym momencie, ale akurat ten czujnik zmęczenia, symulacja zmęczenia, tak, czyli że musisz robić pauzy, mnie akurat tutaj w Euro Trucku denerwuje. Ale fakt, macie rację, prawdziwi kierowcy w prawdziwym świecie realnym, no niestety też muszą z tego korzystać i też muszą te pauzy robić, jak minie ten określony czas jazdy, także te dziewiątki muszą kręcić i iść spać. Ale to jest tylko gra, więc ja tego nie stosuję. Ale jeżeli to stosujesz, to może to coś ci też podpowie, może nie, zobaczymy. Więc masz zlecenie, zbliża się godzina gdzieś tak około 20, może maks 21, to już według ciebie, sam sobie to wybierasz. I teraz, bardzo ważna rzecz, musisz zwrócić uwagę, ile kilometrów zostało ci do celu. Tak, bardzo ważna rzecz, patrzysz, ile kilometrów zostało ci do celu, u mnie jest to 607 kilometrów, i 9 godzin, za 9 godzin dostarczę towar. No myślę, że tą godzinkę jestem w stanie nadrobić, jak trochę depnę, wiadomo. Więc sobie wciskasz escape i żeby sprawdzić sobie zlecenie. No to u mnie nie wygląda, moi drodzy, za kolorowo, bo jeśli się 9 godzin prześpię, to zostanie mi do celu raptem, no tak koło 7,5 godziny, więc polecę na ryzyk fizyk. Więc nie, dlatego mówię, że musisz najpierw zobaczyć, ile zostało ci godzin do celu i od tej tutaj w zleceniu, tak, pozostało 16 godzin, od tego odejmujesz czas, który ci pozostało i wiesz, czy masz te 9 godzin na przekimanie się. No ja akurat zaryzykuję, bo wiem, że to nadrobię, dobra, już jadę, bo ten gościu mnie tu denerwuje, mnie tak jeździ przed maską. Więc to jest jedna z opcji oczywiście, w trakcie tak zwanego kursu. Wciskasz sobie wtedy E, stajesz na miejscu parkingowym, Enter, cyk i śpimy. Ja tutaj sobie teraz zrobię szybką pauzę, no niestety, tak się przespałem z godziny 20, że przespałem się na 2:30, także godzinę siłą rzeczy pojadę w nocy, no ale lepiej jechać godzinę w nocy niż jechać, że tak powiem, całą noc, nie? Także dobra, ja sobie tu szybciutką pauzę, moi drodzy, zrobię, Cyk. I teraz o co mi chodzi? Teraz mi pozostało do końca już tylko 10 godzin, więc muszę to szybko nadrobić. Myślę, że dam radę, będzie spoko. No jakoś krócej się widocznie przespałem. Nie wiem, widocznie szybciej spałem. Jak to kiedyś Arnold Schwarzenegger mówił w jednym fajnym filmie, to śpi szybciej. No więc widocznie szybciej się wyspałem. No okej. Natomiast druga opcja oczywiście, aby nie jeździć w nocy, to jest opcja, kiedy skończysz już to zlecenie i wtedy nie musisz się martwić, czy dojedziesz na czas, czy nie. Ja się przyznam, że w moich zleceniach 2 zlecenia mam jako... Tu mogę wam zresztą, moi drodzy, pokazać, to nie jest tajemnicą. 2 zlecenia mam jako spóźnienie. I to właśnie przez to, że coś na początku źle wyliczyłem. Także to też wolę wam to uczciwie pokazać, że tak to u mnie wygląda. Druga opcja oczywiście bardzo korzystna według mnie, gdzie już masz spokojną głowę. No jeśli dostarczymy ten towar i dostarczasz go, najlepiej przypada ci wczesny wieczór po dostarczeniu towaru, jedziesz na parking, robisz sobie drzemkę i masz następny ranek i jedziesz sobie po prostu za dnia i o nic się nie martwisz. Także to są zawsze te opcje. I przede wszystkim dlaczego warto robić te sny, tak? Bo tak jak mówiłem, bogać się, kiedy śpisz. Bo kiedy ty śpisz, twoi pracownicy jadą, mają kursy, no chyba że któryś też w tym momencie śpi, ale generalnie kiedy się budzisz, zawsze ci tam wyskakuje, tu nawet powinno mi, słuchajcie, wyskoczyć. O proszę bardzo, przychód, 26 000, kierowca Lien. Jakiś zaraz inny kierowca mi zrobi tutaj przychód. Proszę bardzo, 10 000 od kolejnego kierowcy. Czyli ja sobie spałem, a w tym czasie kasiorka leci. No chyba z 50 000 mi wleciało, jak dobrze. No ten akurat 6 000, bo to dopiero co go zatrudniłem, ale na temat kierowców i naczep to właśnie, bo tu pewien eksperyment też robię, ale to będzie na następny odcinek. No i zobaczcie, jeden kierowca w tym czasie sobie awansował jeszcze pięknie i dlatego warto te sny, że tak powiem, robić. I czy to w czasie trasy, tylko że w czasie trasy no niestety musisz bardzo mocną uwagę zwrócić na to, aby no nie przeholować tym zleceniem. Także musisz patrzeć, ile ci zostało tutaj do końca, bo to pozostało do końca mówi, kiedy ten towar musisz dostarczyć. I potem jak już ci wyskakuje komunikat, masz 200 km do celu, a ci wyskakuje komunikat, że nasz klient spodziewa się dostawy lada moment, dopilnuj, aby dotarła na czas, no to tak troszkę nerwowo się robi, nie? A jak chcesz jechać w miarę nie rozwalając ciężarówki, no to polecałbym to naprawdę na to zwracać uwagę, czyli zwykła, po prostu prosta, najprostsza matematyka. Odejmujesz czas snu, przyjmuje się 9 godzin. No ja to teraz, jak widzicie, spałem troszkę krócej, ale to może też wynikać z tego, że przed trasą zrobiłem 3 razy sen, bo maksymalnie 3 razy możesz się przespać na jednym miejscu parkingowym. Ja miałem akurat skończone zlecenie, podjechałem na miejsce parkingowe, 3 razy się przespałem. Tak sobie wyliczyłem ten czas, żeby za dnia jechać. No może troszkę tam za długo spałem, za krótko, tak, za wolno spałem, bo no jak widzisz, trochę mi tutaj to zlecenie najechało na nockę i czasem o tą nockę gdzieś tam się można niestety otrzeć, ale jeżeli ogólnie nie chcesz przez całą nockę robić kursów, to taką właśnie metodę ci polecam, aby robić sobie sny. A jeżeli lubisz jechać w nocy, no to spoko, nie ma problemu. Natomiast no na pewno w nocy jest mniejszy ruch, ale no widoczność jest gorsza. Ja miałem poprzednie zlecenie, gdzie właśnie gdzieś o 23 dostarczałem, jeszcze deszcz padał i gdzieś w las wjechałem w Austrii z jakąś koparką między drzewo, które leżało gdzieś pościnane na boku i między to tą koparkę miałem dostarczyć. No powiem wam, że troszkę się namęczyłem, żeby tam zaparkować z dostarczeniem tej koparki, bo było po prostu ciemno. Ja tam nie widziałem, gdzie leżą te kłody, gdzie nie, a sama lampka od wstecznego no niestety niewiele dawała. Także to tyle, jeśli chodzi właściwie o ten odcinek. W następnym odcinku powiem ci wynik mojego eksperymentu, który robiłem, no i też jakieś gameplaye szykuję. Także tak jak mówiłem, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Także trzymaj się, cześć!